To jest walka o miano najlepszego morsa Airbudu. Tutaj nie ma negocjacji, nie ma dyskusji. A to już tylko walczymy z samym sobą. Tak jest. Witam wszystkich, ja nazywam się Wojciech Sobierajski i zawodowo pobijam ekstremalne rekordy Guinnessa. Dzisiaj znajdujemy się w Karpaczu, na terenie budowy hotelu Sansui, Suishachi, Sushi. W sumie sam nie wiem, jak to powiedzieć. Hotel Sanssouci, tak, po francusku. Wszyscy mówią Sanssouci, Sanssouci, ale prawidłowo powinno się czytać Sanssouci. Ale to nie jest ważne, najważniejsze jest to, że wykonuje ten remont firma Airbud i będziemy rywalizowali z ich pracownikami. Ruszamy! Cześć, Olga. Cześć. Cześć. No co, dzisiaj morsujemy, słyszałem. Macie jakieś doświadczenie w ogóle w tym? Bo ja wam powiem, że ostatni raz robiłem to chyba 2 lata temu. I potem jak prawie umarłem, to stwierdziłem, że ostatni raz, już nigdy więcej. I dzisiaj łamię swoje postanowienie. W sumie ja morsowałem 2 razy. Dalej 2 razy, więc okay. Będzie ciekawy. No ja tak ze 3-4 może w tym roku. A reszta ekipy? Zdarzyło się! Ty będziesz kapitanem innej drużyny, ja drugiej. I zrobimy sobie taką małą rywalizację, nie? Zawsze ja zazdrościłam wstępu. Fajne. O, z logiem. Kurde, szalik Airbudu. Zrobiło mi się cieplej. Będzie dobrze, dużo uśmiechu i będzie elegancko. Znajdujemy się na miejscu. Wchodzimy do wody wszyscy naraz i wygrywa ta drużyna, której osoba zostanie w wodzie najdłużej. I bardzo was proszę, morsujcie na swoich granicach. To jest dalej zabawa, a nie walka o nie wiadomo jakie nagrody. Nie, może jakaś jest nagroda. Właśnie ty tego nie wiesz. To jest walka o miano najlepszego morsa Airbudu. Tragicznie. Ja jestem cały silny teraz. Ja pierdolę, co to będzie? Dobra, ciśniemy. O Boże Święty. O Chryste Panie. Wchodzimy do wody! Jeszcze niżej? Wchodzimy do wody! Chyba się trzeba zanurzyć. Tak. 1, 2, 1! To był koniec czy początek? To już mogę wychodzić! Oba daj, drugi też daj! Gdzie jest ten bód? To nie wolno. Ale jest Miki Bolek. Jest ten bód? Jest. Wojtek wygląda najgorzej z was wszystkich. A, no, ja wiem. Jak to na razie wygląda? No, piękne miejsce, piękne okoliczności przyrody, zimna woda, mokra. A gdyby coś się teraz komuś stało, to pan tam wskakuje do nich? No takie są moje gdyby obowiązki, po to tu jestem. Oni też na to liczą, że jeżeli coś się wydarzy niedobrego, no to każdy z nas jest gotowy zareagować szybko i skutecznie. Dziewczyny, idę, uwaga! Brawo! 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 Super, już pierwsza! Nie czuję nóg. Hardcore, na maksa. Pierwsze wrażenia? Zajebiście jest. No, dałyśmy radę. Zostałem już 13 minut i ekipa chłopów dalej nie naruszona. Wszyscy w wodzie, pełen skład. Ja czekam aż coś wyjdzie, żebym też mógł wyjść z czystym sumieniem. Panowie, powiedzcie co się dzieje.
16 minuta leci, na nas już chyba pora. Ciekawe przeżycie. Trzeba zacząć to częściej tutaj przyjeżdżać chyba. A ile wytrzymałeś? No minęło nam 15 minut. Właśnie nie będzie większy. Może 15 minut jest okej. Okay. To super. I solidarnie wychodzimy. Znaczy nie, ogólnie to ciało, góra jest spoko, ale nogi, palce, nóg to ja pierdzielę. Trudno było wejść ten pierwszy moment? Nie, wejść nie, luźno. Nie. Totalnie, nie czułem tego, że jest zimna woda. Wejście spoko, bo raz, że no kamienie były, a dwa, że zaraz no praktycznie no wody potąd, a więc no troszeczkę dalej wejść trzeba było, żeby było gdzieś potąd, prawda? Także człowiek jest cały w wodzie, praktycznie od razu. A kiedy był taki pierwszy moment, że już poczułeś, że no powoli trzeba się zbierać? Po trzech minutach. Dosłownie po trzech minutach. Potem już tylko walczyłeś sam z sobą. Tak jest. Dobra walka, długo wytrzymałeś. Dziękuję. Posłuchajcie, zostaliśmy tylko my, ja i Dominika, witamy naszych drużyn. Siedzimy 20 minut za chwilkę, nie? Będzie tak, że jeszcze mamy, nie wiem jak Wojtek, ale jeszcze ma trochę zapasu, bo się trzęsie dobrze, także mi jeszcze nie weszło, także daję radę. Dobijamy do 20 minut. Od razu widać, że bije rekordy. U Dominika to jest totalny light, ja jestem na skraju uczelni, ja stąd już wychodzę. Dziękuję bardzo. Zabazyska, uciekaj chłopaku, a ja pozbieram śmieci i będziemy kończyć powoli. Wygląda na to, że zostałeś ostatni, wygrałeś. Wygląda na to, że wygraliśmy, oczywiście w sumie tak, ale no nie ma, wiesz, warunki są, musiałem trochę posprzątać, sorry za śmietnik. Warunki są mocne, bo jest tutaj grubo. Wojtek widzę, że też chyba ma dosyć. Ale no nie, no wyjdę tylko dlatego, że tu jestem sam teraz, bo po prostu nie co tak mi się nudzić, kurwa. Brawo, gratulacje, wygrałeś. Także to, lecimy. Dzięki panowie i będziemy wychodzić. Terapis? Dziewczyny, jak się czujecie? Super, super było. Wróciliście już do temperatury normalnej? Tak, już tak. No, po herbatce trochę, jest lepiej. Ale jest lepiej. Jezu. Patrz na to, kurde. Teraz jest dobrze. Żeby wejść do zimnej wody w takich okolicznościach jak tutaj, i chyba każdy morsz to stwierdzi, kto zaczynał, że ten cały początek jest najgorszy. Później, mimo tego, że widzisz tam, ciężko mi jeszcze palce rozprostować, mam takie uderzenie endorfin, że za chwilkę wiesz, że ja tutaj eksploduję, nie? Po prostu, także to wszystko jest jak najbardziej na plus, ale z każdą minutą już jesteś coraz bardziej cierpły, więc można powiedzieć, że się wszystko udało. Wszyscy się spisali, wszyscy... Nikt nie przesadził, chyba. I teraz wystarczy tylko się dogrzać, o, po prostu. Chciałem wam powiedzieć kilka słów podsumowania, ale nie wiem, czy mnie zrozumiecie, bo mi jeszcze szczęka nie rozmarzła. Chodzi o to, że wygrywa drużyna Dominika. Brawo dla nich. Ale ogólnie wszyscy bawiliśmy się świetnie. Dziękujemy także medykom za to, że czuwali nas. Zbijamy sobie piątkę. Odcinek numer 1 uważam za zakończony.